Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnych moich zmaganiach transportowych. Tym razem widzimy się, jesteśmy w Szwajcarii, to jest piątek, piąteczek, piątunio. Dlaczego kurczę teraz dopiero cokolwiek nagrywam? Bo powiem wam tak, bardzo się źle kurde czuję od wtorku, jak wyjechałem tylko w trasę. Nie miałem kurde nawet żadnych weny do nagrywania ani nic, ale że jesteśmy w Szwajcarii właśnie i będziemy ładowali stal, całkowicie co innego niż zawsze, no to z miłą chęcią wam to kurde, że tak powiem, nagram i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że żadnej zjebki nie dostanę, aczkolwiek trzeba to tak kurde zrobić z ukrycia. Byłoby, o, cyku, cyku, zaraz będzie kurde specjalny sprzęt, a najgorsze jest to, że jeśli my ładujemy kuźwa to dachem będzie otwieranie. Nie wiem, czy nie przysapie mi opalety, tego wam nie powiem, ale zobaczymy. Przy okazji, nie wiem, czy wszyscy dobrze kurde żeście zdążyli zwrócić uwagę, pewnie i nie, ale teraz to dokładnie dopiero widzicie, że firanę mamy zieloną. Czyli co oznacza, że mamy inną naczepę. W piątek, jak żeśmy kurczę zjechali z trasy, z tymi betonami, co wam pokazywałem, no to mój szef rozładował betony i od razu mi kazał się przepiąć, bo tutaj na tej naczepie były załadowane płyty OSB z Polski, bo Ukrainiec przywiózł i trzeba było je było we wtorek rozładować w Czechach. Koło Pragi. No i taki zaszczyt padł na mnie właśnie. No powiem wam, że szkoda gadać i bum cyk cyk. Dobra, pani tu jedzie już do nas i zobaczymy, co tu będzie kaman. Mam tylko nadzieję, że nie przysapie mi o te palety, ale kurde, z tego co ja dobrze pamiętam i widziałem teraz u innych, to ona właśnie tak kurde z dala na wysokości gdzieś siodła dopiero zaczyna ładować, więc te palety są pięknie akurat ułożone. Ogólnie do rozładunku na poniedziałek mamy jakieś 500 km, więc mogłaby ruszyć swoje szanowne literki. Spróbuję wam to teraz przybliżyć, jak ten sprzęt wygląda. Zwykły wózek widłowy, tylko że ma takie kuźwa widełki, które w tą szpulę wchodzą w środek, zaciska, podnosi do góry i sobie może tym jeździć. O, o, tam jest kolejny, który, o właśnie, coś takiego. I tak to wygląda. No. Siemaneczko, tuż to ja, wujcio dobra rada. Przepraszam was bardzo serdecznie. No i cóż, jak weekend tak szybko się zaczął, tak szybko się kończy. Dziś mamy poniedziałek. Niestety trzeba za chwilę wystartować. Godzinę mamy piątą coś. Oczywiście z soboty na niedzielę była zmiana godziny, więc na moim tachografie jest czwarta, a my mamy już oficjalnie godzinę piątą. Jak słyszycie po moim głosie, trzyma mnie jakieś kuźwa choróbsko jeszcze. Od wtorku mnie coś trzyma. Nie mogę kurde normalnie mówić. Co chwilę mnie kaszel męczy, a żeby było śmiesznie, nawet nie mogę zapalić. Ale to nie jest spowodowane tym, że to jest pora rzucić palenie, aczkolwiek może i tak. Ale to nie o to chodzi. W piątek miałem wam nagrać, jak ładujemy stal. Oczywiście nie nagrałem tego, bo padł mi aparat. No, siła rzeczy martwych. Nic nie nagrywałem z powodu choróbska, które mnie męczyło. Chciałem coś nagrać, bo co innego żeśmy ładowali w końcu ze Szwajcarii. No i jak na złość padło. No nic, przejdźmy do organizacji. Oj, to jest kuźwa piękny dźwięk dla moich uszów. Ta naczepa kuźde, którą targamy, uwaga, czekajcie, bo zegarek mi dzwoni. To jest naczepa, którą kuźwa targamy i ona strasznie gubi powietrze.
Nie wiem dlaczego, ale strasznie gubi powietrze. Nie potrafi, kurde, paru godzin wytrzymać. I zaraz się wszystko gubi. No nic. No cóż, wracając do spraw organizacyjnych. Mamy 4:15 na zegarach, moi drodzy. 4:15. Na nawigacji. A gówno, tu wam pokażę. W telefonie mamy godzinę 5:15. A na tachografie, nawet tutaj, jak przybliżymy, mamy 4:16. Nawet tutaj jest 4:16. No nic, pora by było tą godzinę zmienić. Wejdziemy tutaj, ustawienia, czas lokalny. Kuźwa, czas lokalny. 5:00. Jest 16:00. 5:16 jest. Zrobimy sobie obchód auta. Powiem wam tak szczerze, że nie wiem co tu mogę zastać, bo wczoraj w niedzielę praktycznie obchodu nie robiłem, bo jak wstałem, to sobie tylko spałem. No i teraz zobaczycie, kuźwa, pod jaką spedycją jeździmy. A mnie to kuźwa jednak grzeje, bo ja muszę obchód zrobić. Powiedzmy, że wszystko jest ok. Kuźwa, to są przepinki, kuźwa, bo u nas w firmie Ukraińcy nie mogą jeździć po Europie chyba z 3 i po Polsce jeżdżą i kuźwa, co nie, co jest na Europę. Zaraz wam to powiem. Wygląda wszystko ok. Wszystko mamy pozmieniane, moi drodzy. 89 km mamy do celu. Więc no cóż, będziemy startować. Światła włączymy. Bieg. Tu mamy pozmieniane. Dobra. Jedziemy. Rusz, kurwa się. Naczepa za nami poszła. Więc dobrze. Powiem wam, że taki parking, o dziwo, na 8.1 jakiś za spokojny. Tu się kuźwa nic nie dzieje. Masakra. No, wracając do znowu innej naczepy. Jeździłem swoją kogelką. Po chorobie wróciłem. Pod koniec, kurczę, lutego mi, ja przyznam, się rozchorował. 2 tygodnie. Marca byliśmy na chorobowym. Czy jakoś tak? Nie, 2 tygodnie lutego byliśmy na chorobowym. Zresztą ja już nie pamiętam. Wiem, że 2 tygodnie byłem chory. Później na 2 tygodnie wyjechałem z inną naczepą. Znaczy wyjechałem też z kogelką, ale nie swoją, tylko chłopaczka. Bo to dwie takie same były, tylko że u niego się ośki podnosiły, a u mnie się ośki nie podnosiły i taki jest różnica. No, no i przejechałem, kurde, 2 tygodnie zjeżdżając z tymi betonami, co wam nagrywałem, że ładowałem betony. No to ja przyjechałem, kurde, majne, kurde, prezesunia mnie rozładował. No i co się okazało, że mam robić przepinkę, bo kuźwa, w Czechach trzeba rozładować płyty OSB. No bo Ukrainiec jak pojedzie, jak on nie może jeździć, bo nie ma, kurde, na Europę papierów jakichś tam odpowiednich. No i teraz, że było najlepsze, moja naczepa, to Bóg wie gdzie już jest, czy jest w Europie, czy w Polsce jeździ. Mamy 10, kurde, ciężarówek, 3 to jeżdżą tylko Ukraińcy. No ale z tych 10 naczep to one już są, kuźde, od każdego auta gdzie indziej porozszczepiane. Rzekomo niby na święta ma to wrócić do normy, w co wątpię, bo jeśli oni dalej nie będą mieli tych papierów zrobionych na Europę, to dalej będą robione przepinki. A oni co tydzień tylko jeżdżą. No ale
zaczyna mi się to mało, słabo podobać. Nie wiem, czy zobaczycie. Gówno zobaczycie w lusterku. Chciałem wam pokazać, jak kopci mi z rury wydechowej. Dobra, nic. Jedziemy. Mam nadzieję... A, i ten rozładunek to będzie dachem. Nie wiem, jak kurde ten tu dach się otwiera, czy on się otworzy normalnie, bez żadnych problemów, czy z problemami. Nie znam tej naczepy, bo to jest naczepa Schwarzmüllera. Wiem, że na pewno, że jak ją pierwszy rozładunek robiłem, to nie wiedziałem, jak ją kuźwa, znaczy porozpinać wiedziałem. Grzechotka jest tak samo jak u mnie w kogelce, ale nie szło jej kuźwa w ogóle otworzyć. Później doszłem do tego, że ona jest rozpierniczona, są rurki porozpierniczane i żeby ją zapiąć, też trzeba to zrobić na patentach. Masakra, nie, zaczyna mi się to mało co podobać, no ale cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że z tym dachem nie będzie problemu. No nic, lecimy dur! W ogóle tu znajdujemy się na miejscu rozładunku, no ale niestety musimy kuźwa aż do 8 czekać. Aj, masakra. Masakra. No nic, trudno, kurde. No cóż, weszłem tam, gdzie się świeci. Gościu mówi, że do centrali trzeba iść do biura, czyli tu. Liczyłem na to, że może ktoś kurde będzie już w biurze, bo mi powiedział, że od 8. Liczyłem na to, że ktoś będzie w biurze, ale niestety nikogo nie ma w biurze i musimy jednak czekać do 8 godziny. Tutaj jest waga gdzieś, jak ta osobówka stoi, pewnie tam będziemy wjeżdżali, gdzie jest ta brama otwarta. No nic, trudno, sobie trochę poczekamy. Ajajaj, kurde mole, a tak miało być pięknie. Ale to nic. Obstawiam, że ten kurwa ciężarówką wie o tym, że jest od 8. Spod tej naczepy gdzieś mi kurwa powietrze spierdala. Nie wiem, gdzieś zajebałem. Znaczy gdzieś obtarłem się. Ewidentnie. A tam kuźwa, jak przejeżdżałem przez jedną chopkę, to myślałem, że kuźwa urwę te gówna. Dobra, nic. Robimy kawę i oczekujemy na 8 godzinę. Kurde mole. Jak nigdy, jak na złość. Zawsze to kuźwa. Takie firmy tu pracują trochę wcześniej. A tu ząg, moi drodzy. Mamy. Musimy czekać do 8. Jak kuźwa punktualność. No i masakra. No nic. No nic. Wybastko niech sobie chodzi. Sobie kawunię zrobimy. A w międzyczasie kawuni wbijemy sobie adres w nawigację, ile mamy do załadunku. Bo w jednym miejscu się ładujemy, a w Szwajcarii mamy 3 rozładunki. No ich pojebało już całkowicie. No ale cóż zrobić, kuźwa, jebane kurwa pakiety mobilności. Kabotaże kurwa nagle teraz pilnują tego. A tu chodzi głównie o to, moi drodzy, z tymi kabotażami, że iż mianowicie trzy razy można po Niemczech zrobić Niemcy, a później przez 4 dni nie mogę kurde zrobić Niemcy, bo mogę ze Szwajcarii do Niemiec wjechać, rozładować się, załadować się w Niemczech, gdzieś wyjechać i tak do obstranej śmierci. Ale co jest najlepsze w tym wszystkim, że ja cały czas przez te 2 tygodnie, miesiąc w sumie już będzie, bo ten drugi tydzień mi się kończy już, bo dzisiaj jest poniedziałek, to już drugi tydzień kończymy, czyli miesiąc przepracowałem i ja przez ten cały kuźwa miesiąc, na dobrą sprawę, nie byłem 3 razy pod rząd w Niemczech, tylko rozładunki i załadunki miałem. Tu się ładowałem, tam wyjeżdżałem. A tu chodzi o to, ten pakiet zjebany mobilności. Tu kuźwa mój szef już kuźwa zaczyna oszczędzać, bo jest płatne, Niemcy mają płatne na godzinę. I on już kurwa złotóweczki liczy. Już się robi dziad trans typowy. Mało tego, jeszcze wypłaty nie mam zrobionej za luty. 2 tygodnie co przerobiłem, 2 tygodnie co byłem na chorobowym. Nie mam wypłaty.
Do 10 nie jest płatny już i nie wiem, co się dzieje. Dzwoniłem w piątek, to w piątek, to w piątek miała być wypłata, nie ma dalej. Więc żeby kurwa zaraz nie było, że wypłaty kuźwa nie będę miał, bo Bóg wie o co kaman. Powiem wam szczerze, że nie wiem, o co chodzi kuźwa, tak szczerze. Ja pierdziele. Ty, gdzie wy mnie kuźwa ciągniecie? 204 km. Kośka. Ty, gdzie ona mnie ciągnie? Hello. Moja stal, moi drodzy. Ale to, że mnie rozładowują i ja muszę siedzieć w aucie, to jest pół biedy. Powiem wam, to jest pół biedy. Kuźwa, to nie jest normalne, żebym ja 40 minut, kurwa, zjebany dach otwierał w tej naczepie. Jest tam taki, kuźwa, problem, że szkoda gadać. Ja nie wiem, kto tą naczepą jeździł, ale po prostu mnie chcą zabić. Ale to nic. Wszystko wam pokażę, jak stąd wyjedziemy. Bo będę musiał zamknąć dach, pojechać na wagę i 10 palet schować do paleciary. Tutaj mamy w międzyczasie, sobie wypisałem załadunek. Tu się ładujemy we firmie jakiejś Fresnap. Proszę bardzo. I 3 rozładunki w Szwajcarii. 10 palet, 12 palet i 11. 33 palety łącznie jest do załadowania. I co? 33 i 10 palet muszę schować do paleciary, żeby te mi się palety pomieściły. Ja sobie popisałem to, wiecie, ja dostałem zlecenie w takiej kolejności, jak sobie to na kartce przepisałem. Ale teraz, żeby miało to miejsce i nogi, bo to, ten o, to jest pierwszy rozładunek. Dlatego ja sobie zawsze piszę, że ladę to jest załadunek, że to jest trzeci, że to ostatni mi załadowali. A jak mnie nie będzie kminił, to mu pokażę, że to jest, kurde, trailer. I tak mają mnie ładować. Kuźwa, kasza mnie strasznie męczy. Katastrofa. Masakra. No nie da rady tu nawet wyjść. A gdzie są moje rękawice? Masakra. Dobra, rozładowany. Tutaj sobie stanę na chwilę, bo muszę, kuźwa. Ja pierdolę, co tu się dzieje, moi drodzy? Masakra. A jeszcze 10 palet muszę schować. Dobra, za chwilę czekajcie. Tu jest taki, kurwa, sajgon, że szkoda gadać. O! I to jest to, co, kurwa, mówiłem, patrzcie. To jest kij do tak zwanego dachu. O! A tu jest, kurwa, że tak powiem, druga część, kuźwa, od tego dachu do kija. Tylko że tu powinny być jakieś zabezpieczenia. A ja, kuźwa, o mało co życia nie straciłem. Dobra. Teraz tak. Nie. To sobie zostawimy w cholerę, żeby nie rozerwać. Zaciągniemy tak. O, ja cię pierdolę. Czekajcie, moi drodzy. Przecież to jest, kurwa, jakaś... O, kurwa, jedną ręką to ja sobie mogę po dupie pogrzebać. Ja pierdzielę. Co jest z tym dachem nie tak? No dobra, nic. Jedną ręką to ja sobie mogę po dupie pogrzebać. Od razu o wiele lepiej, nie? Masakra. Dobra, teraz tak, bo muszę go, kuźwa, zamknąć, ale już wiem, jak go się, kurwa, zamyka. Muszę wziąć tą metalę, tą deseczkę. Mam nadzieję, że się nie spierdolę z jedną ręką. Tu trzeba wejść. Okej. Okay. Tu trzeba wejść. I teraz tak. Patent jest taki, że to coś
Widzicie? To trzeba otworzyć i zajebać. I to zamknąć. Ale to dalej nie chce być zamknięte. Więc o co tu kurwa kaman? O, teraz się kurwa dach naprawił. Czekajcie. O, się kurwa nie zamknął do końca. Te pokrętełka dają swoją robotę, żeby dach otwierać. Dobra, chwilę mi to zejdzie, bo muszę jakoś 10 palce przyciągnąć i je zrzucić i te maty jeszcze pochować. Ja pierdzielę. Sakra. Dobra, moi drodzy, powiedzmy, że przygotowaną naczepę mamy. To, co się w tej paleciarze tu dzieje, to jest masakra, nie? To jest od zajebania, będę mówił po imieniu, od zajebania kuźwa niepotrzebnych mat, ale to nic. Dobra, Schwarzmüller ma taki patent, ale najlepsze w tym wszystkim jest, żeby to zamknąć, to trzeba mieć klamkę od okna. I ona już jest zamknięta. Taki kuźwa patent sobie Schwarzmüller wymyślił, że ona jest zamknięta. Masakra. No i kuźwa najgorsze jest to, że jak tą klamkę zgubię, no to już jest amba Fatima. Dobra, powiedzmy, że to jest mniej więcej zrobione. To kurwa gówno zostawiam w pizdu, bo jest rozjebane. I teraz ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. Przyjdzie mi ładować w Egerze, a tam potrzeba 24 pasy, jak nie lepiej. A ja mam kurwa 18 tylko pasów w schowku, 18 pasów i 20 klamek. To co kurwa, ja się pytam, gdzie jest reszta tego burdelu. No ale jak dbają, tak mają, no nic. Tą rozpórkę zostawiam, te maty kuźwa zostawiam, bo jest kurwa ich jest tyle w tej naczepie, że szkoda gadać, nie? Tam jeszcze tego kurwa brakuje nasrać. Dobra, zaraz się widzimy.